Cześć, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Spigen Neo Hybrid Case dla Samsunga Galaxy S10 Plus. Kolejna opcja, kolejny produkt od Spigena, który możemy założyć na nasze S10 z Plusem. Dzięki pancernikowi za jego podesłanie. Cóż widzimy, co się dowiadujemy, opakowanie standardowe, jak to w przypadku Spigena, cóż ono nam mówi, dobrze dopasowany, dobra ochrona na co dzień, dobrze dopasowany do telefonu od tyłu, no zasadniczo nic więcej ciekawego nie widzimy, żadnych informacji o specjalnych jakichś użytych technologiach Spigena, czy też patentach, więc otwieramy, patrzymy jak wygląda ten kejsik. Trochę mocno trzeba pociągnąć. I mamy, jak wygląda Spigen Neo Hybrid, czyli taki hybrydowy case. Case dwuczęściowy, co możemy następnie zobaczyć. Składa się z ramki, która jest plastikowa, a w tym wypadku kolorek szary i ona się wyciska. Zostaje nam coś takiego, tutaj z pięknym napisem Neo Hybrid. I druga część, która jest silikonowo-TPU podobna. Oczywiście mamy z tyłu tą taką siatkę, która powinna nam niwelować ewentualne rozkładać siły, które powstają podczas upadku. Całość dosyć miękka, powinno to fajnie chronić. Nie ma poduszek powietrznych, czyli tej Air Cushion Technology w tym case. Dobra, złóżmy go. Oczywiście case składa się dosyć prosto, trzeba wszystko wcisnąć, podociskać, trzyma się. Tu jeszcze dodatkowo oczywiście też wyjmowana, nie wyjmowana, ale też plastikowa obwódka dookoła aparatów. Ona już akurat jest montowana na stałe. Dobra, bierzmy S10 z plusem, zobaczmy jak on pasuje, jak wygląda na S-ce. No, wygląd specyficzny, choć można przyznać, że nawet ciekawy. Tutaj takie fajne fale. Fajna struktura, fajnie to pod ręką jest w dotyku. Troszkę śliskie, ale telefon raczej, no może minimalnie spada, ale nie jest tak mega ślisko, jakbyście nie mieli nic, tylko i wyłącznie szkło. Tutaj ten plastik dość ładnie wygląda. Myślę, że jest szansa, że się porysuje po jakimś czasie albo troszeczkę odbarwi. Trzeba by dłużej potrzymać tego case'a i posprawdzać. Odnośnie aparatu, ochrona, taki dosyć duży plastikowy pierścień i on też troszeczkę nawet jest podniesiony ponad te fale, więc tutaj dosyć fajnie to wygląda. Z 2-3 mm, czyli tyle ile być powinno bez problemu chronić soczewki Waszych aparatów przed ewentualnym porysowaniem, więc od tej strony nie mam żadnych zastrzeżeń. Od dołu, no ten no, niesymetryczny case, ale wygląda ciekawie. Dobra, zobaczmy jak on wygląda z frontu. Z frontu po prostu mamy dookoła całą tą obwódkę. Oczywiście góra, jak i dół jest troszeczkę podniesiony. Minimalnie może brakuje wycięcia trochę na głośnik, mam wrażenie, gdyż no tutaj może lekko tłumić, ale to do sprawdzenia, no pewnie nie usłyszymy tego zbytnio mocno. Przyciski. Najpierw od strony głośności i Bixby. No tu trzeba troszkę siły użyć. Nie są to takie mięciutkie i wygodne przyciski jak w niektórych case'ach, więc one wymagają siły. Przycisk od włączania również troszkę wymaga użycia siły, z tego co widzę i czuję. Dokładnie tak, więc to nie jest też tak idealnie rozwiązane. No z boku praktycznie jednego i drugiego macie tą plastikową ramkę. Tutaj jest logo Spigena. Od dołu, no tutaj nie w plastiku, ale w tym TPU mamy wszystkie wejścia. Dosyć duży port na mikro USB typ C, duży port na właśnie mini jacka, gdzie możecie sobie podpiąć. Myślę, że każda końcówka będzie pasować. Dobrze dopasowanie do głośnika i mikrofonu od góry, również tylko i wyłącznie mikrofon. No i ten case, dosyć ciekawe rozwiązanie. Macie plastik, który trochę bardziej zamortyzuje, później macie TPU, które jest dosyć miękkie, no więc raczej większość upadków powinien przeżyć smartfon, chociaż nie ma żadnego certyfikatu MIL STD, więc może jest szansa, że chroni trochę mniej niż te, które są certyfikowane, albo po prostu nie został on w taki sposób przetestowany. Ochrona boczka, no tutaj jest dobrze, w miarę rozsądnie, nawet dosyć wysoko podprowadzony materiał, więc
raczej uderzenia pod kątem nie powinny nikogo martwić i obawiać się, że stłuczecie sobie ekran lub też szkło, które nałożycie sobie na ten smartfon, no bo one właśnie tutaj najczęściej pękają. Ogólnie schludnie, trochę nowocześnie, design troszkę inny, ale może się podobać i nawet wygląda ładnie. To nie jest takie czarne, jest to bardziej takie szary wchodzący właśnie w taki ciemny granat. No fajnie to wygląda. Oczywiście ta część srebrna, całkiem ładny i schludny case. No może troszkę przyciski chodzą zbyt ciasno, a poza tym jest spoko. Jak Wam się podoba, dajcie znać w komentarzu. Jeżeli chcecie go kupić 10% taniej, to w Pancerniku EU na kod LUCEK10+, macie 10% rabatu na zakup dowolnych akcesoriów do Samsunga Galaxy S10 z plusem, więc jak coś, tam macie na dole linki pod filmem, możecie wpadać, patrzeć, zobaczyć, jeżeli macie ochotę kupić. No i cóż, jak Wam się podoba, dajcie znać w komentarzu, czekam na Wasze opinie i wnioski ewentualne. Na dole linki do moich społeczności, profil na platformie Patronite, jeżeli chcecie wesprzeć rozwój tego kanału. No i cóż, na dzisiaj tyle. Spigen Neo Hybrid dla Samsunga Galaxy S10 z plusem. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło, hej!